To jest program rozmowa dnia. Mariusz Studzienny kłaniam się państwu bardzo nisko, a moim gościem jest dr Rafał Kacz, dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu. Dzień dobry, witam. Dzień dobry panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Będzie o wyborach europejskich, ale najpierw jeszcze podsumujmy te samorządowe, bo wydawałoby się, że zakończyły się, jednak nie, są protesty. Tak, są protesty wyborcze. Na ten moment nie jestem w stanie stwierdzić, ile ich dokładnie jest, bo one dopiero E, można powiedzieć docierają do Sądu Okręgowego, bo były składane we właściwych sądach rejonowych, więc część już faktycznie tam trafiło i na 4-3 mamy rozstrzygnięte, e, w zasadzie pozostawione bez dalszego biegu, bo tam nic takiego sąd nie stwierdził w tych trzech protestach. Natomiast jeden mamy ciekawy, tak go mogę określić. E, mało, e, mógłbym użyć kilku no mniej Wyszukanych słów na pracę podwodowej komisji wyborczej, jak się okazało, z tego co stwierdziła pani sędzia, bowiem protest dotyczył wyborów w jednym z okręgów w Domaszowicach, i tam komisja, która podsumowała jakby stwierdzone wyniki, przeliczone przez siebie wyniki, okazało się w sądzie po przeliczeniu tych kart. Że przypisała zwycięstwo nie tej osobie, która rzeczywiście wygrała. wygrała, ponieważ sąd sprawdził karty do głosowania. Okazało się, że była inna pani, która zajęła trzecie miejsce, powinna zająć miejsce pierwsze, a pani, która według protokołu obwodowej komisji zajęła miejsce pierwsze, powinna zająć miejsce trzecie. A dodajmy, że nie jest to skomplikowany okręg, bowiem jednomandatowy, tak? Był to jednomandatowy okręg, wystarczyło zliczyć po prostu głosy na kandydatów i właściwie je wpisać. Jak widać przerosło to tą obwodową komisję wyborczą, a żeby jeszcze dodać nieco pikanterii i tym bardziej jest to dla mnie niezrozumiałe, to dodam, że przewodniczący obwodowej komisji, tejże obwodowej komisji wyborczej, był zgłoszony przez ten sam komitet, której ten sam komitet co osoba która te wybory powinna, przegrała, ale powinna, powinna była wygrazie, wygrać. De facto. Więc tym Aha. bardziej ta zasada, która została przyjęta przez ustawodawcę, że komitety mają zgłaszać swoich przedstawicieli po to, by pilnować ich interesu, tutaj całkowicie nie zadziałała. nie była to pewnie jakaś duża liczba głosów, no bo w mandatowych okręgach wyborczych... Powiedziałbym to... nawet, że bardzo mała, bo zwycięzca miał 30, a ostatnia z tych trzech osób miała 10 głosów, więc naprawdę małe liczby. Czyli pomyłka była o kilkanaście, kilkadziesiąt głosów w zasadzie. 20 głosów. 20... W zasadzie policzone zostało dobrze, tylko nie w nie tej właściwej osobie. osobie. Dokładnie tak. I tutaj ten proces został już uwzględniony na jakimś etapie? E, tak, ten proces został uwzględniony przez Sąd Okręgowy. Ewentualnie e, jest możliwość zgłaszania w tej chwili... Yy, zażalenia do sądu apelacyjnego, nie bardzo wiem przez kogo, ale taka możliwość istnieje. Oczywiście komisarz wyborczy nie będzie składał protestu, będą zarządzone najprawdopodobniej, jeśli to pozostanie na tym etapie, który, który mamy, to będą zarządzone wybory ponowne, zostanie powołana nowa obwodowa komisja wyborcza, która dokona ponownego przeliczenia, bowiem tu nie ma potrzeby przeprowadzania samego głosowania, bo głosowanie się odbyło i wynik jest. Ale musi, tego, jasny, ale musi spotkać się komisja, no, i to nowa, nie to ta nowa. Która, nie, nie będziemy nagradzać tej, która źle policzyła po raz drugi, więc musi spotkać się nowa, obwodowa komisja, która zostanie powołana już po zarządzeniu tych wyborów ponownych No i w zasadzie będzie musiała potwierdzić to, co przekazał nam sąd w swoim postanowieniu. Ma pan pewność, że dobrze policzą? No wierzę w naszą w wymiar sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że tak. I tym samym będzie inna radna niż jest, a ta została już zaprzysiężona? Ta została już zaprzysiężona i teraz otrzymała informację, że niestety jej mandat wygasł. wygasł. Aha, czyli jednak przez parę dni to radną była, tak, zgodnie tak. z prawem. Mandat jej wygasł. No i teraz czekamy jak gdyby na potwierdzenie nowej komisji już właściwa osoba będzie na właściwym miejscu. Jest I to, to, i to tak, tyle tak kłopotów powinno, z tak wyborami? Powinno być. Nie wiem, tego nie jestem w stanie jeszcze na dziś stwierdzić, ponieważ inne protesty jeszcze nie zostały jakby potwierdzone w, w Krajowym Biurze Wyborczym, że wpłynęły i że rzeczywiście miały jakiś wpływ na wynik wyborów. Na razie wiemy o tym jednym, czekamy na kolejne informacje. Ale czy sytuacja jest podobna, dotyczy tego samego, czy, tam, czy, czy pan wie, czego dotyczą te protesty? Nie, nie wiem nie w ogóle, wiadomo, czy są jeszcze jakieś jeszcze protesty, są. bo mówię, są w tej chwili na etapie przekazywania przez mhm. sądy rejonowe sądowi okręgowemu, a my jesteśmy informowani dopiero, jak proces dociera do sądu okręgowego. To teraz wybory do Parlamentu Europejskiego, to zbliżają się wielkimi krokami 9 czerwca. Ten kalendarz najbliższy, o którym wyborca powinien pamiętać, teraz, już. To najważniejsze daty, daty dla wyborców to są te związane z, ze szczególnymi formami głosowania w tych wyborach, bowiem do najbliższego poniedziałku, do 27 maja można zgłaszać chęć głosowania korespondencyjnego. Dotyczy to wyborców niepełnosprawnych i wyborców powyżej 60 roku życia. Te sama, ta sama grupa e, ma też możliwość głosowania przez pełnomocnika. Termin jest nieco dłuższy, bo do 31 maja we właściwych urzędach gmin głosowanie korespondencyjne u właściwego komisarza wyborczego, a termin ten jest dłuższy, dlatego że należy zdawać sobie sprawę z tego, że przy głosowaniu korespondencyjnym musimy wcześniej wiedzieć, kto będzie głosował, tak aby temu wyborcy do domu dostarczyć jeszcze kartę do głosowania. W przypadku głosowania przez pełnomocnika takiej potrzeby nie ma, bo wtedy ten pełnomocnik przychodzi normalnie głosować w imieniu wyborcy w dniu Wyborów, wyborów, czyli, czyli mhm. 9 czerwca. W przypadku głosowania korespondencyjnego musimy wcześniej zamówić taką kartę do głosowania, aby trafiła do wyborcy, aby on zdążył ją albo oddać listonoszowi, albo dostarczyć do właściwego urzędu pocztowego, by znowu ta karta, w zasadzie ten pakiet cały z tą kartą, trafił do obwodowej komisji wyborczej 9 czerwca. Czy co jeżeli wyjeżdżamy? Jeżeli na dzień wyborów, no a nie wiem, nad morze, gdziekolwiek ktoś czasy zaplanował, nawet za granicę. Tak, no tu jest, wracamy można powiedzieć do tych samych zasad, które mieliśmy w wyborach parlamentarnych, parlamentarnych. w 2023 mhm. roku. Czyli w wyborach samorządowych, tych niedawno przeprowadzonych, nie mieliśmy możliwości zmiany miejsca głosowania i pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania. Tutaj znowu te możliwości mamy czyli możemy udać się do dowolnego urzędu gminy i zgłosić albo chęć wzięcia zaświadczenia o prawie do głosowania i wtedy z tym zaświadczeniem udajemy do się do, do, do dowolnego obwodu, albo gdy już teraz wiemy, w którym obwodzie yy, będziemy yy, chcieli głosować, to możemy się od razu do tego obwodu dopisać, yy, aby, aby tam już być w spisie wyborców umieszczonym i wtedy przychodzimy, i oddajemy swój głos w tych wyborach. Dotyczy to, tak jak pan redaktor powiedział, również głosowania za granicą, czyli możemy się albo we właściwym konsulacie w tej chwili dopisać do obwodu zagranicznego, albo ta opcja, o której ja wspomniałem wcześniej, czyli wziąć zaświadczenie o prawie do głosowania, czy to w kraju, czy za granicą, i z tym zaświadczeniem udać się, nawet gdy wiemy, że będziemy przebywać za granicą, nie musimy wtedy wcześniej nikogo powiadamiać, tylko z zaświadczeniem wchodzimy do lokalu obwodowej prostu... komisji wyborczej, żeby oddać głos. A gdzie możemy odebrać tą kartkę? Czy to jest tak tylko, że w Urzędzie Gminy, gdzie jesteśmy, w spisie wyborców, czy możemy zrobić to na przykład w konsulacie, w ambasadzie? Tak, możemy w Urzędzie Gminy i możemy w konsulacie. Także tak, tak jak mówię, zaświadczenia wydają i urzędy w kraju, i konsulaty zagraniczne. System jest po prostu centralny. System jest centralny. Właśnie dzięki temu, że od 2023 roku mamy centralny rejestr wyborców, to jakby. To, że weźmiemy zaświadczenie o prawie do głosowania, jest już widoczne dla, dla wszystkich osób, które, które to weryfikują, i od razu znikniemy ze spisu wyborców w swoim obwodzie i y, nie będzie nas w tym momencie w żadnym spisie wyborców, bowiem tak jak powiedziałem, karta jest z zaświadczeniem z o prawie do głosowania możemy głosować w dowolnie przez siebie wybranym obwodzie głosowania. Tak, to precyzujmy. Oczywiście nie karta do głosowania jest nam tylko zaświadczenie, zaświadczenie tutaj, o prawie o tym, do głosowania. O prawie tak, do dokładnie dokładnie. W zasadzie możemy wziąć takie zaświadczenie i też zagłosować w swoim miejscu zamieszkania, jak się nam plany zmienią. Dokładnie życiowe. tak, wtedy niczego nie tracimy. jakby Po prostu przychodzimy z tym zaświadczeniem, przekazujemy swojej komisji i, i głosujemy. Czy tu jakieś terminy są na wypełnienie tych formalności? Tak, oczywiście. Tutaj tym takim, można powiedzieć, najważniejszym terminem będzie ten 4 czerwca. To jest termin, kiedy zamykają się wszystkie terminy, bowiem w kolejnych dniach będą już sporządzane spisy wyborców i wtedy w zasadzie jedyna, jedyna droga to jest zmiana zameldowania. Yy, coś zameldowanie na pobyt stały, yy, jest wtedy jakąś furtką i, i drogą do tego, żeby jeszcze móc oddać głos. Natomiast jeżeli faktycznie dokonujemy tych zmian stricte pod te wybory, to tylko i wyłącznie do tego czasu. Yy, aplikacja M-Obywatel przychodzi nam też. Jest duża popularność tej aplikacji. Przychodzi nam tutaj z pomocą. To prawda i tam też w tej aplikacji możemy sprawdzić, gdzie obecnie jesteśmy przypisani do obwodu głosowania, czyli możemy pewne czynności online zgłosić właśnie poprzez tą aplikację, ale też możemy właśnie dokładnie sprawdzić, gdzie będę głosował, czyli. Czy na pewno tam, gdzie mi się wydaje, jestem w spisie wyborczym? Tak jest. Ja dzisiaj sprawdzałem, Szanowni Państwo, że rzeczywiście jest pięknie wyświetlone, w którym miejscu dokładnie adres mojego lokalu wyborczego. A czy poprzez aplikację możemy też jakieś takie zaświadczenie otrzymać? Czy to już jednak trzeba... Nie, musimy wniosek, możemy złożyć wniosek, natomiast odbiór jest osobisty, niestety nie możemy otrzymać online zaświadczenia. I do tej pory, szanowni państwo, to było proste. A teraz będziemy prosili, żeby pan doktor nam wytłumaczył, jak liczone są głosy. I to już nie będzie takie proste, bo nie tylko metoda Donta. I to jest faktycznie <noise> najbardziej skomplikowane, jeśli chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego. Ja powiem tak najkrócej, chyba jak to, jak to jest możliwe, że nie ma przypisanych mandatów do okręgów wyborczych. Czyli to, co znamy z wyborów do Sejmu i Senatu, akurat nie ma zastosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, ponieważ wszystkie głosy można powiedzieć, wędrują do jednego worka w Warszawie, nie w Brukseli, w Warszawie i w tej Warszawie dopiero są rozdzielane. Najpierw według tej metody, o której pan redaktor wspomniał, a która jest, można powiedzieć, wykorzystywana we wszystkich wyborach w Polsce, czyli według metody Donta, są dzielone mandaty na poszczególne komitety wyborcze, czyli najpierw po tych wszystkich głosach, które spłyną do Warszawy dowiemy się, Ile komitetów, ile mandatów, który komitet wyborczy uzyska w kraju, to będzie ten pierwszy podział. A następnie metodą Herry Majera są dzielone mandaty do poszczególnych okręgów wyborczych przydzielane, czyli dopiero po tym kroku można powiedzieć dowiemy się, ile mandatów otrzyma nasz dwunasty okręg wyborczy tutaj Dolnośląsko-Polski i w trzecim kroku kto kryje się pod tymi mandatami? Czyli jeżeli dwa mandaty, powiedzmy, dla danego komitetu wyborczego, to dwie najwyższe osoby z największą liczbą głosów, bo przypominam, nie osoba z pozycji numer jeden i tak dwa, jest. tylko osoba, osoby z największą liczbą głosów dla danej listy, dla danego komitetu wyborczego otrzymają mandaty. Więc, tak jak powiedziałem, skomplikowana struktura i... Najważniejsze decyzje dowiemy się dosyć późno, bo tutaj jakby nie da się pewnych rzeczy założyć wcześniej. Nie będzie to widoczne od razu, gdy będą wyniki spływać. Bardzo uprzejmie dziękuję za spotkanie. Doktor Rafał Tkacz, dyrektor Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Opolu był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Za rozmowę Państwu pięknie dziękuję Mariusz Studzienny. Do zobaczenia.